Kolejnym elementem bardzo istotnym dla Krakowa, bo my musimy wyeliminować przejazd tranzytowy przez Kraków samochodów. Takim ciągiem komunikacyjnym to jest północ-południe, 29 listopada, Aleje Trzech Wieszczów, Mateczny, Konopnicka i tak dalej. My musimy stamtąd zdjąć te samochody, ażeby poszerzyć obszar Śródmieścia do drugiej obwodnicy włącznie. I w związku z tym, po pierwsze, budowa drogi ekspresowej S7. W tej chwili doszliśmy do węzła Jagiellońskiego Ptaszyckiego. We wrześniu przyszłego roku rozpoczyna realizację Generalna Dyrekcja w kierunku wyjścia z granic miasta. Rozstrzygany jest w tej chwili przetarg na budowę północnej obwodnicy Krakowa i w związku z tym 2021, najpóźniej 2022 będziemy mieć ring krakowski, który pozwoli, tak zwana czwarta obwodnica, który pozwoli na wyprowadzenie ruchu transportowego z obszarów centralnych miasta, jak i również poprzez budowę trzeciej obwodnicy przez nas, czyli tak zwanej trasy Łagiewnickiej, Pychowickiej i Zwierzynieckiej, które są praktycznie w realizacji, przejmiemy cały ruch międzydzielnicowy. Prawda? I to są te podstawowe elementy. Niezależnie od tego rozbudowujemy system krakowskiego szybkiego tramwaju, który po prostu szczególnie teraz w obsłudze dotychczas niedocenianych może, bądź nie przewidywaliśmy tak dużego rozwoju budownictwa mieszkaniowego na północy Krakowa, prawda? Jest pilna potrzeba nadrobienia, że tak powiem, tych zaległości. Budujemy tramwaj Krowoża Górka Narodowa, który będzie wtedy linią szybkiego tramwaju od z południowej części Krakowa, czyli z Kurtwanowa praktycznie przez centrum w tunelu pod dworcem PKP do Krowoży, do Górki Narodowej, to będzie jakieś 25 km. Budujemy tramwaj Krowoża Górka Azory, budujemy tramwaj Meissnera Mistrzejowice i w tej chwili budujemy również tramwaj w ramach trasy Łagiewnickiej, Kurtwanów, ulica Zakopiańska, Borek, Ruczaj. A więc to realizujemy. Natomiast niezależnie od tego, poprzez rozbudowę obszarów postindustrialnych po hucie stali, prawda, gdzie powstaje duży obszar, czy taki projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości, który ma funkcjonować, mieszkać, pracować około 40 tysięcy osób. W związku z tym tworzą się nam nowe źródła ruchu. Czyli praktycznie od S7 poprzez właśnie ten obszar Kraków Nowa Huta Przyszłości, poprzez obszary czy rejony Nowej Huty, te najbardziej zabudowywane w tej chwili, realizowane w ramach w obszarach byłego lotniska Rakowice, prawda, poprzez centrum miasta AGH do Bronowic jest przewidywana, czy w tej chwili analizowana pierwsza linia metra, z tym, że studium wykonalności, o którym Pan wspomniał, odpowie nam na pytanie, czy to ma być linia metra na całej długości 21 km, bo taka koncepcja przewiduje z 15 przystankami, czy tylko 9 km pomiędzy Lądem Grzegórzeckim a kampusem Akademii Górniczo-Hutniczej, a więc przejazd przez centrum. Centrum, przez które niestety musi przejeżdżać cały szereg linii tramwajowych północ, południe, wschód, zachód, w tej chwili już nie jest zdolne do przepuszczenia kolejnych linii tramwajowych. Myśmy prowadzili 8 stycznia tego roku tak zwaną maksymalizację, zwiększenie częstotliwości 7,5-15, w niektórych przypadkach 5 minut na liniach tramwajowych i przepustowość już tych ciągów komunikacyjnych już się zapewnia. W tej chwili jeszcze nie rozstrzygnęliśmy szczegółowego przebiegu trasy, bo to studium ma odpowiedzieć, prawda, bo jest cały szereg uwarunkowań, prawda, to jest geologia, to u nas zabytki, prawda, w których liczne elementy tych zabytków znajdują się pod ziemią. W
W związku z tym to nie jest takie proste. Studium wykonalności ma również, przewiduje badania geologiczne, prawda, odwierty, prawda, i tak dalej, lokalizację stacji metra, co też no, nie jest bez znaczenia, bo nie możemy zrobić stacji metra w Sukiennicach na przykład, prawda? Byłaby piękna. Choćby byłaby piękna, prawda? Ale pewnie nie uzyskalibyśmy zgody konserwatora zabytku. W każdym razie no, na pewno przez centrum to no, taki jest cel przeprowadzenia metra, ażeby pod obszarem centralnym właśnie gdzieś tam Rondo Mogilskie, rejon Lubbicz, poniżej Bagateli do Akademii Górniczo-Hutniczej, żeby to było w tunelu. Ale jakby to, że metro wcześniej czy później powstanie, to jest przesądzone, a jakby kwestią sporną jest, czy będzie tunel, czy metro, nie wiem, w całości naziemne, czy gdzieś w jakiś inny sposób zorganizowane, to jest jakby fakt, że powstanie jest przesądzony. To znaczy, wie pan, jest po pierwsze rozstrzygnięcie o metrze jest w wyniku referendum mieszkańców, które odbyło się w maju 2014 roku, w której mieszkańcy opowiedzieli się za budową metra. Po drugie, no jest wielu sceptyków, że po prostu potoki pasażerskie, które w tej chwili, czy do tej pory występowały, są niewystarczające, nie uzasadniają budowy metra, prawda? Natomiast no, jest również grono osób, które potwierdzają potrzebę budowy. Zresztą my też w tej chwili, analizując potoki ruchu, rejony ruchu, prawda, przemieszczenia się mieszkańców i tych, którzy korzystają z infrastruktury miejskiej, potwierdzają, że po prostu musimy stworzyć system, który będzie niezależny od istniejącego, bądź go zastąpi wręcz w obszarze centralnym. Metro uzasadnia się wtedy, jak potoki pasażerskie są w granicach 16 do 20 tysięcy na godzinę. No i takie potoki po prostu no, zbliżone już w tej chwili występują.